Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Maciek Jawiecki, Agencja Gazeta, Zobacz Zdjęcia, 6. Fundacja redaktora naczelnego Gazety Polskiej Tomasza Sakiewicza miała otrzymać od NFOiK 7,2 miliona z na portal puszcza.tv, podaje portal oko.press. Fundacja Pocztkowo miała na swoje działania wykorzystywa fundusze unijne. Fundacja Niezależne Media, której założycielem jest redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz, pod koniec roku 2016 otrzyma 6 milionów z na projekt puszcza.tv. Stało się to za decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Rodowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze miały pochodzi z środków unijnych, ale dotacja najpierw trafi a pod Lupolaw, Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, a później, w 2017 roku, fundacja wycofa wniosek o dofinansowanie. Spraw tych dotacji szeroko opisywa portal oko.press, a jak poinformowali we wtorek jego dziennikarze, puszcza.tv jednak otrzyma dotację NFOiK. Tym razem pieniądze jednak nie będą pochodzić z unijnej dotacji, a z funduszy NFOiK. Zgodnie z now umów przecinek Fundacja Sakiewicza na realizacji tego projektu dostanie z funduszu 7 155 122 zł, wypłacono jej 855 tysięcy zł, wskazuje oko.press, a sama umowa miała być podpisana pod koniec stycznia tego roku. Fundacja Niezależne Media ma w ramach projektu tworzy serwis puszcza.tv. Wystartowa w maju tego roku, szkoli redakcji przecinek, ale te po prostu, prowadzi portal. Serwis pozwala m.in. na oglądanie na wozwierzch w Puszczy Białowieskiej. Na razie nie ma stanowiska Fundacji Niezależne Media w tej sprawie, natomiast przedstawicielka NFOiK przekaza, a jedynie, umowa z fundacji została zawarta w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna. Na PRW 2017, Ochrona Rodowiska i Zeterwnowa Ony Rozwijot. NFOiK niedawno zwiększy kwot przecinek KTR rozdysponowe w konkursie z 11 do 33 miliony zł. Myślisz, znasz fałny znak zapytania sprawdź przecinek czy wiesz, jak nazywaj się samice zwierzę puszcza, dotacja, Puszcza Białowieska, Tomasz Sakiewicz, NFOiK.